Hej, jakiś czas temu w filmikach dotyczących moich stylizacji z Uniqlo, czyli mojej ulubionej japońskiej marki, zapytałam Was, czy chcielibyście zobaczyć moje ulubione polskie marki i odpowiedziałyście, bo głównie kobiety, że tak. Także dzisiaj Wam pokazuję moje cztery ulubione marki, które według mnie są warte polecenia, które mają dobre składy, taki ponadczasowy, uniwersalny design, ale no nie ukrywam, że są takie bardziej nieco eleganckie, bo po prostu taki styl mi bardziej odpowiada. Z pewnością te cztery marki nie są jedynymi polskimi markami godnymi polecenia, także jeśli Wam się sprawdzają jakieś polskie marki, albo uważacie, że są godne polecenia ze względu na design, skład, lub po prostu sprawdzają Wam się na co dzień, to koniecznie dajcie mi znać w komentarzu, bo uwielbiam takie bardziej niszowe ubrania. Oprócz rzeczy z Uniqlo, które już widzieliście, to właśnie moja garderoba składa się głównie jeszcze z tych rzeczy, które tu widzicie i no paru rzeczy z drugiej ręki, głównie z Vinted, także być może kiedyś też Wam nagram taki filmik, jeśli bylibyście zainteresowani. Dajcie znać to w komentarzu. A teraz zacznijmy sobie może od firmy obuwniczej, czyli firmy Bałagan. Myślę, że wiele dziewczyn, wiele kobiet zna tę markę, bo w ostatnim czasie bardzo się zrobiła popularna. A kiedy ja zaczęłam od nich kupować już z 5-6 lat temu, to nie mieli w ogóle żadnego stacjonarnego sklepu, był tylko internetowy i udało się kupić, nie wiem, klapki za 50 zł na wyprzedaży. Teraz jest to absolutnie nie do pomyślenia taka cena. I no klapki akurat już mi się zużyły, bo po prostu chodziłam w nich po domu te 5-6 lat temu, więc to oczywiście zrozumiałe. Ale mam od nich raz, dwa, trzy, cztery i jeszcze na górze mam jedną parę, 5 par butów. Jeśli chodzi o te, którą mam na strychu, to są to botki i akurat z botków nie jestem specjalnie zadowolona, bo obcas się bardzo szybko wytarł i skóra, no tak niezbyt estetycznie wygląda na zdjęciach, także nie będę tej pary Wam pokazywała i no i tak są to zimowe buty. Buty, które mam na sobie, to właśnie buty marki Bałagan i są to moje ukochane buty. Pytaliście o nie już kiedyś, bo no mają taki nieco retro design i taką mięciutką skórę. Nie spotkałam się jeszcze z tak miękką skórą. I są to moje ulubione buty tej marki. Chodzę w nich na wszystkie wesela, bo po prostu to jest mój pewniak. Są super wygodne, a pasują naprawdę do wszystkich sukienek przez taki swój neutralny, taki kremowy, ale nieco szarawy kolor. Kolejną parą butów marki Bałagan są te, o które również pytaliście. Z tego co wiem, niestety już ten wzór nie jest dostępny, ale są dostępne inne kolory właśnie w tym samym fasonie. Są one również takie bardziej eleganckie, ale na takie codzienne stylizacje bardzo mi się sprawdzają. Wyglądają w taki sposób na stopie. Mnie akurat taki krokodyli wzór bardzo się podoba, jak zobaczycie później kupuję też takie torebki, akurat innej marki, ale no ta jasna skóra, bo są to skórzane buty, bardzo mi pasuje. I widzicie tutaj taki retro charakter tych balerinek. Nie wiem, czy Wam się podoba, ale ja szukałam takich od dawna i bardzo byłam zadowolona, że udało mi się znaleźć to jeszcze polskiej marki. Ok, następna para, również od nich, są to ich sandały, które się nazywają Gumi. Także pamiętam, że produkowali je w wersji właśnie beżowej oraz w czarnej. Dla mnie wersja beżowa jest zawsze najlepsza, bo po prostu pasuje do wszystkich ubrań, jakie mam. Ze względu na to, że jest to len, to niestety te buty są dosyć trudne w zachowaniu czystości, bo no po prostu wchłaniają wszelkie płyny. Co nie zmienia faktu, że jestem z niej bardzo zadowolona i na takie suche, letnie dni są idealne. Ok, ostatnia para butów z marki Bałagan to ich sandałki, które wciąż są oczywiście do kupienia. Jak widzicie, ja sobie tutaj włożyłam taką wkładkę silikonową, bo po prostu mają dosyć cienką, jak widzicie, podeszwę, a te buty są według mnie idealne na wesela, na różne ważniejsze przyjęcia, bo po prostu wyglądają bardzo elegancko, pasują do każdej sukienki, a przez to, że są takie delikatne, to nie rzucają się w oczy. I o, przyszedł mój pomocnik, mój stylista. Buciki według mnie prezentują się naprawdę ładnie. Nie wiem, czy wy macie też takie wrażenie,
ale mi się bardzo podobają. Pozostając jeszcze w temacie dodatków, to może od razu sobie płynnie przejdźmy do torebek. Ja Wam polecam torebki marki Soul. Marka Soul jest taką niszową marką, bardziej butikową, prowadzoną przez kobietę, przez Karolinę, którą obserwuję również ze względu na to, że po prostu jest mamą, jest taką estetką i jakoś po prostu jej filozofia do mnie przemawia i jej projekty takie eleganckie, ponadczasowe, bardzo mi się podobają. Także tutaj mamy przykład torebki. Jest to torebka chyba, która nazywa się Kroko. Mają w wersji czarnej oraz brązowej, przynajmniej wtedy, kiedy ja je kupowałam. I w trzech rozmiarach, czyli w rozmiarze małym, takim średnim, jak moja torebka, i jeszcze w takiej dużej wersji. Mnie ta torebka pasuje do każdej stylizacji. Nie wiem, czy to widać, ale naprawdę okucie jest dobrej jakości. Jest to od razu wyczuwalne. Jest to wegańska skóra, nie jest to naturalna skóra, więc no wiadomo, są zwolennicy zarówno skóry naturalnej, jak i zamienników. W tym wypadku ta skóra jest naprawdę bardzo wytrzymała. Jak widzicie, mam również wersję nerki z tej samej serii, bo mam tendencję taką, że jeśli coś mi się sprawdza i jakiś wzór mi się podoba, to kupuję po prostu więcej rzeczy z tej samej serii, bo wydaje mi się, że jest to takie bardziej świadome podejście do właśnie zakupów. Jeśli coś nam się sprawdza, coś jest dobre jakościowo, to po prostu w to idziemy. Nie lubię za bardzo kombinować, bo często można się po prostu zawieść, rozczarować i kupić coś, z czego nie będziemy zadowoleni. A z tej serii jestem bardzo zadowolona. Ta torebka w środku ma takie beżowe wykończenie. Z tyłu ma oczywiście małą kieszonkę. Torebka, jak widzicie, wygląda wciąż jak nowa, nie ma żadnych śladów zużycia. Chociaż mam ją już 5 lat, a tę nerkę również z tej serii mam od 6 lat, bo był to mój pierwszy zakup właśnie w tym sklepie Soul. Jak widzicie, ma inną podszewkę, taką kwiatową. I no pewnie sprawne oko widzi, że ta torebka już zaczęła mi się troszeczkę sypać. W sensie ta skóra po prostu zaczęła pękać, ale to nie znaczy, że ten materiał jest złej jakości. Wręcz przeciwnie, ten materiał jest świetnej jakości, bo ta nerka towarzyszy mi od 6 lat codziennie. Przeżyła ze mną wyjazd na Malediwy, do Japonii, na Filipiny, do Kenii. Po prostu wszędzie ją ze sobą brałam i w codziennym takim życiu też po prostu ją biorę na każdy spacer, na każde wyjście do sklepu. Także po prostu się zużyła normalnie, każdy przedmiot. Uważam, że po 6 latach takiego codziennego, bardzo intensywnego właśnie użytkowania, to jest świetny wynik. Mnie się udało tę torebkę kupić akurat na wyprzedaży za 190 zł. Ale wiem, że te rzeczy też są już teraz dużo droższe. Warto poczekać na wyprzedaże. Też często pojawiają się również takie outletowe serie, pojedyncze egzemplarze do sprzedaży. Ok, teraz zostając jeszcze właśnie w tej marce Soul, pokażę Wam sukienkę. Sukienka jest w takim burgundowym kolorze i ma świetny skład, bo składa się z wiskozy oraz z jedwabiu. Tak jak wspomniałam, ja kupiłam ją również na wyprzedaży za 350 zł i jestem z niej zachwycona. Bardzo dużo osób podchodzi do mnie po prostu na różnych właśnie weselach, bo byłam w niej już na 4 albo 5 weselach, więc zdecydowanie nie jestem typem osoby, która kupuję sukienki na każdą okazję, nie. Ta sukienka jest moją najlepszą przyjaciółką, taką weselną, i ubieram ją po prostu na każde większe przyjęcie. No i właśnie parę osób do mnie podeszło i pytało się, co to za marka, bo ten krój jest naprawdę bardzo uniwersalny, bardzo elegancki i robi duże wrażenie tak na żywo, myślę, że większe niż w kamerce. Ale naprawdę jestem bardzo zadowolona z tej sukienki, bo jest po prostu wygodna w noszeniu, a efektowna. Także zaraz się Wam pokażę, jak wyglądam w tej sukience. Ok, sukienka tak się prezentuje. Jak widzicie, tutaj ma kokardkę, ale w środku również jest jeszcze jedno zabezpieczające wiązanie, żeby nam się jednak nie rozkloszowała na każdą stronę.
ale no, sukienka jest bardzo wygodna, bardzo lekka i w takim moim ulubionym, nieco vintage'owym stylu są te rękawy, jak widzicie, takie nieco bufiaste, ale z takim eleganckim wykończeniem. Wydaje mi się, że bardzo ładnie wygląda na sylwetce i szczerze mówiąc chciałabym się jeszcze kiedyś zaopatrzyć w taką samą sukienkę, w tym samym kroju, ale w takim szampańskim kolorze, bo widziałam, że przynajmniej jakiś czas temu była dostępna właśnie taka wersja. Także tak się prezentuje ta sukienka. Wydaje mi się, że nie tylko na wesela, ale na jakieś ważniejsze wyjścia również byłaby odpowiednia. Dla mnie akurat długi rękaw jest na plus. Lepiej się tak czuję po prostu. Wydaje mi się, że sukienka wygląda elegancko, nie ma zbyt dużego dekoltu. Ja nie lubię takich, wiecie, zbyt wyciętych sukienek. Po prostu wydaje mi się, że to nie jest mój styl. Nie prezentuje mojej osobowości. A teraz przejdziemy sobie do kolejnej marki i następnych stylizacji. Gdyby ktoś się zastanawiał, dlaczego chodzę tylko w jasnych kolorach, to tutaj macie piękną odpowiedź w postaci mojego osobistego stylisty Poniusia, który po prostu lubi sobie zostawiać sierść na moich ubraniach i wygląda to niezbyt estetycznie na ciemnych rzeczach, a na jasnych, jak widzicie, w ogóle się to nie rzuca w oczy. Także tym wstępem przedstawiam Wam markę Marizelli. Koszula, którą mam na sobie, jest Uniqlo, więc osoby, które mnie obserwują, pewnie już ją widziały. Wiem, że ta marka ma wokół siebie pewne kontrowersje, bo był pewien epizod właśnie w jej działaniu, że no, mieli problem z finansami, ze zwrotami, ale no, ja nigdy nie zwracałam niczego tej marki, także no, jestem z niej 100% zadowolona. Ze składu i z kroju, bo wydaje mi się, że wygląda na mnie naprawdę bardzo elegancko. Również jest to taka wersja za kolano, także pewnie nie wszystkim kobietom się to podoba, ale no ja lubię takie spódnice, bo po prostu dobrze się w nich czuję. Czuję się dosyć elegancko i w taki sposób bardziej stonowany. A ten niebieski kolor spódnicy, taki błękitny, mnie po prostu urzekł. Uwielbiam właśnie takie połączenie, jak już wcześniej Wam kiedyś wspomniałam, niebieskiego, takiego błękitnego z kremowym. Wydaje mi się, że takie połączenie zawsze wygląda świetnie. I to dajcie znać w komentarzu, czy również ta stylizacja Wam się podoba. Ja z tego kroju jestem 100% zadowolona, bo wygląda ta spódnica jakby była szyta na miarę, a kupiłam ją na też sporej wyprzedaży, także jestem bardzo zadowolona. Zaraz pokażę Wam tę samą spódnicę, w sensie ten sam fason, ale w wersji różowej. Ok, tak jak wspomniałam, to jest dokładnie ten sam model, tylko wersja różowa. Bardzo mi się także podoba, ale jest taka, wiadomo, różowy jest taki troszeczkę bardziej cukierkowy, co nie zmienia faktu, że bardzo elegancki. Mam na sobie też buty marki Bałagan i powiem Wam szczerze, że gdy chodziłam do pracy, do szkoły czy do przedszkola, to właśnie te spódnice były takim moim codziennym wyborem, bo wygląda się po prostu elegancko, a są naprawdę wygodne. Nie są na tyle zwężane, żeby ciężko było chodzić po schodach. Także no ja jestem bardzo zadowolona z tego zakupu. Jeśli chodzi o skład tych spódnic, to jest on rewelacyjny. Szczerze mówiąc, nie spotkałam się nigdy z lepszym, bo składa się w 80% z wełny dziewiczej i w 20% z polamidu, także jest to naprawdę świetny skład, a ja tę spódnicę kupiłam na bardzo dużej wyprzedaży za 80 parę złotych, także uważam, że jest to świetny zakup, bo jestem z niego bardzo zadowolona. Często chodzę w tych spódnicach i tak idealnie pasują do mojego stylu. To teraz przymierzam ostatnią spódnicę, jeśli mi Poniuś pozwoli. Poniuś, czy może mama wziąć? Jeszcze jedną spódnicę? Koki? Zostawiam Ci. Aha, dobrze. Okej, ostatnia spódnica jest w takim nieco brzoskwiniowym kolorze, ale jest to taki bardzo nieoczywisty kolor. Taki nieco brzoskwiniowy, nieco brązowy, nieco beżowy, także już Wam przymierzam.
I do tego zestawu pokażę się Wam w przedmiocie ostatniej marki, którą Wam polecam. Dajcie znać koniecznie w komentarzu, który wzór, który kolor Wam się najbardziej podobał. Ja przyznam, że najbardziej lubię ten błękitny. A teraz, tak jak wspomniałam, do zestawu dołączy merynosowa kamizelka marki Moniki Kamińskiej. I jest to jedyna rzecz właśnie tej marki, takiej polskiej, butikowej, zwracającej uwagę w szczególności na skład, bo jest to taka nieco droższa marka, chociaż według mnie w zdecydowanej większości warta swojej ceny. Być może kiedyś zaopatrzę się więcej przedmiotów tej marki. Jeśli chodzi właśnie o markę Moniki Kamińskiej, to po prostu całkowicie zgadzam się z jej filozofią dotyczącą podejścia do ubrania. I właśnie jej ubrania są droższe, ale są świetnej jakości i oczywiście szyte właśnie z poszanowaniem pracowników. Także na razie jest to mój jedyny przedmiot, ale chciałam po prostu, żebyście znali też taką polską markę, która być może jest nieco mniej znana, a warta po prostu uwagi i polecenia właśnie ze względu na taki zrównoważony rozwój oraz taki uniwersalny charakter, nieco bardziej również elegancki. Wydaje mi się, że właśnie taki bezrękawnik, taka kamizelka w 100% z wełny merynosów po prostu pasuje do wielu stylizacji, zarówno takich bardziej casualowych, jak i tych bardziej eleganckich. Także do tego wszystkiego, jak widzicie, pasuje mi zarówno torebka marki Soul lub nerka oraz buty bałaganu. Także jak widzicie, mimo tego, że są to cztery różne marki, to współgrają ze sobą idealnie. I właśnie na to zwracam najbardziej uwagę, kupując różne przedmioty, wybierając właśnie marki, żeby te wszystkie ubrania ze sobą jakoś współgrały, jakoś dobrze się zestawiały, bo bez sensu według mnie wydawać dużo pieniędzy na jakąś rzecz, która nie pasuje nam do niczego, albo pasuje tylko do jednej stylizacji i ubierzemy ją raz na jedno wyjście. Także dajcie znać w komentarzu, co myślicie na temat mojej właśnie polskiej garderoby.